Witam was, jestem Repus i na początku odcinka chciałem powiedzieć, że nie pozdrawiam sąsiada, który równo o 8:30 wierci kuźwa kaloryfer, który jest pokój nade mną i ja to kuźwa wszystko słyszę. I przez tego śmiecia dzisiaj nie dość, że spałem, znaczy nie chcę mówić śmiecia, bo jeszcze, że nie wiem czy on będzie wynajmować po prostu tego mieszkania, ale po prostu ja spałem niecałe 6 godzin przez tego typa, to raz. A dwa, no nie mogłem rano nic nagrać, przez co mój poranek był całkowicie bezproduktywny. A co za tym idzie, bo kuźwa, no rano w ogóle się nie boję tej gry, przynajmniej po ostatnim tym zagraniu zauważyłem. Nadal może być inaczej, plus jest teraz większy ruch samochodów i może to być przez okno słychać. Plus pogodą jest goręcej, co może być właśnie przez mam otwarte okno. Dobra, tyle słowem wstępu. Weszliśmy kuźwa do jakiegoś pomieszczenia, gdzie... Słuchaj, co mam za questa teraz? Znajdź dokumenty i przynieść dokumenty barmanowi. On miał chyba na płynie coś więcej o Strieloku powiedzieć. Pamiętam, że to ten teren jest przejebany po prostu. Jest bardzo trudny do przejścia. Znaczy bardzo trudny. Bardzo straszny i niewygodny, o tak powiedzmy. Jak z tego co pamiętam, grałem pierwszy raz w niego, to srałem pod siebie dwa razy, bo były tutaj takie straszne momenty. Oczywiście będą potwory, takie zwykłe. I będą właśnie takie gówno, kurwa, spierdalaj z tym, spróbuj jeszcze we mnie raz rzucić śmieciu. Spoiler, jest tutaj stwór telekinetyczny. Co mnie kurwa ujebało? Jest tutaj stwór tele... Jestem zbyt obciążony, zajebiście, nie teraz jest to... I kurwa, nie rzucaj we mnie tym, no! Niech on tak może, no! Gdzie no, czy mogę wyrzucić? Ja pierdzielę, no! Czyś mnie... Kuźwo... O, tam mogę się ruszać. Znaleźć kod do drzwi. Okej. Okay. Kurde, w sumie... Mógłbym w necie znaleźć szybciej i przejść szybciej. Dobra, jak coś zapisuję... I lecimy troszkę YOLO. To jest napromieniowanie. I chyba nic poza promieniowaniem nie widzę ciekawego. To się świeci, jakby był artefakt, artefaktu też nie widzę. A jest. Kurde, to nie, nie biorę. Chrzanić te artefakty, ja się nie będę mógł ruszać, ja bym musiał bandaże wyjebać, a zaraz będziemy mieli poziomy z zombiakami i bandaże będą bardzo przydatne. Teraz ja nie wiem, czy się nie zgubię. Sekundka, skąd ja przyszedłem? Ten stamtąd, tutaj we mnie rzucił kartonami, czyli tych dwóch, czyli tych pokoi jeszcze nie zbadałem. I ten stwórki telekinetyczny, on będzie pod koniec tego poziomu. Będzie nas tak wkuźwiał cały czas. Jest jeszcze silniejszy stwór telekinetyczny, niż był poprzednio. Więc, jest XD. Ale i też go nie da rady tak załatwić po prostu na YOLO, żeby go, w niego postrzelać. Dobra, pierdzielę to promieniowanie. Daj tą wódę, kuźwa, bo na trzeźwo tutaj nie dam rady. I lecimy. Lecimy dalej. Tutaj, czekajcie, tutaj sprawdziłem, jeszcze jest tam ten pokój, dobra. Zasejwujmy sobie. Troszkę sobie założyłem jednak tych artefaktów. Weźmy tylko... Spróbuj. O ty kuźwa w sieciu! Fuck, kolejny! Kurwa, ich będzie jeszcze więcej w przyszłości! I w przyszłości będzie tylko więcej. Ja pierdzielę. Bo to... To będzie najlepsze. Jak będą etapy z zombie. I co mnie polisz, kurwa, debilu jeden. Jak będą etapy z zombie w przyszłości. To będą i etapy z zombie. I z tymi pierdzielonymi skoczkami. Pierdzielono, ono nie zamiar tak palić. Wspaniale, cieszę się, że uzyskałeś dostęp do poziomu drugiego. Wreszcie dowiesz 1, się, 2, 4, 3. Laboratorium. Twój kod dostępu to 1, 2, 4, 3. Kuźwa, no! Czytaj to! Czytaj to, jakoś się tutaj przedrę. Po prostu... czytałem grę jakoś wcześniej, bo chyba dostałem od ognia czy coś.
I no po prostu nie pozwalało mi pisać tego kodu, dopóki go nie znałem, jako że tutaj nie odblokowałem tak w grze, rozumiecie? Strane gnojki. Zestimane komuchy chcą mi odebrać wolność. I teraz się odblokowało. Wyrąbiście. To mi na mordę wyskoczy. I znowu chcesz się bawić rzucaniem rzeczy we mnie. Anomalia we mnie leci, zajebiście. Kuźwa jebana, znowu anomalia. Ja biegać nie mogę. Jestem zmęczony. Kuźwo! Nie rzucaj we mnie. Jedzie mnie ta anomalia i śledzi. A jeszcze do głównych bossów nie dotarłem. Ała, coś we mnie zajebało teraz z boku. Słychać jakieś kroki takie potężne. Wiecie, ultra potężne. Potężnego stwora. Chyba się przestraszyłem, to tylko anomalia. Ale ja kojarzę, jak ten potwór działał. Ten potwór to był taki XD, ten pierwszy boss, powiedzmy, mini. Poza tym, że rzuca z nas rzeczami. Ten mini boss polegał na tym, że on kuźwa był za duży, żeby przejść przez drzwi. I on po prostu nic nam nie zrobi. Bo my staniemy w drzwiach odpowiednio. Ja pierdolę, jak on wygląda na pierdala. Ja nie, to cały czas nie wiem, czy ja dobrze idę. Jest ten ziomek. Jest ta mordeczka tutaj. Ale on jest kuźwa za duży, żeby przez to przejść. Pójdź się w dupę. Ten, co tyle hałasu robił. Ten, co tyle tak dardiapę. Ja pierdzielę i pas od razu. Jesteś ciekawego? Nie. Ty kuźwa brzydki jesteś. O, sam zobaczyłbyś kamerkę kuźwa na filmiku. No sorry, no. Nie wiem, jak za pierwszym razem strałem się, jak tutaj wszedłem, bo nie wiedziałem po prostu, z czym mam do czynienia. A te odgłosy tylko potęgują strach, co on wydawał. Ja się pierdzielałem tu jak porąbany naokoło, żeby spróbować jakoś go wymanewrować czy coś. Chyba tutaj trzeba było jakieś rurami dojść właśnie, tylko tutaj te rury żone są. Albo się zjebać po prostu na dół jak idiota. Ale uciekałem, uciekałem, bo się kuźwa bałem. A tu taki wał. Tutaj na końcu jakiś trup. Jakie trupek. Teraz nas wszystko wypierdzieli, zobaczycie, jak tylko go podniesiemy. Z niego informacje. Szanowny kolego, przypominam, że od jutra będziesz doglądać zbiorników w głównym laboratorium. Sprawdzaj je co 2 godziny. Raporty składaj bezpośrednio u mnie. Kod do laboratorium to 9524. 9524. Już trudniejsze niż poprzedni. 9524. Kurczę, nawet nie jakieś reguły takiej, żeby naciskania. No ale oki, oki doki. Teraz jakoś do tego laboratorium musimy teraz dojść. Dobra, teraz trzeba znaleźć gdzieś te zasane drzwi do laboratorium, bo ich jeszcze nie widziałem tak na serio. Znaczy, są oświetlone na tej, na minimapie, co prawda, ale nie jest pokazane, jak korytarze działają. Z tego powodu troszkę na ślepo trzeba iść, chociaż tutaj jest 9, 5, 2, 4. O kuźwa. 9, 5, 2, 4. Kurde, zapamiętałem. A jeszcze troszkę połaziłem po okolicy, szukując ją. Więc więc fajnie się udało. Jest coś ciekawego do promieniowania? Nope. O! This is where the fun begins. Ja już z obciążeniem mam popierdzielać od tego typa. Tu trzeba coś wyłączyć, z tego co pamiętam, żeby ziomka tutaj tego telekinetycznego zarąbać. A jest ja za ni cholerę nie... Kurde, no jestem obciążony. Za ni cholerę nie pamiętam, co trzeba było wyłączyć. Kurde, tutaj mamy tyle ciekawych rzeczy. Mamy te Uber apteczki. Mamy te przeciwpromienne. Już mam 25 i to widać, co ważniejsze. Ja mam tego od tyle, że
Że po prostu nie mogę mieć więcej. Zadrapanie, promieniowanie, wytrzymałość. Dobra, idziemy w kierunku jebanego wariatkowa. Co ja tu miałem zrobić, to nie pamiętam. Na razie udać się na górę. To jest ten potwór jak coś, to jest on w całej okazałości. Będzie właśnie tak nas napierdzielać, tylko... Okej. Czyli dokumenty barmanowi. Tylko właśnie jakoś trzeba było go ogarnąć. Tylko nie pamiętam za ni cholerę jak. Musiałem to na YouTube obejrzeć, z tego co pamiętam. Jak to się robiło. To jest on. A nie, albo chyba tak. Albo po prostu trzeba go zastrzelić. Chyba tak. O kuźwa no. Aż tak easy było? No dobra. I co, pierdzielnięcie zony to jest? Szczury tutaj popierdzielają, pierdzielnięcie zony. Okej, okay, podnosimy się. Jedynka i dwójka sprawdzić parter. Trójka, główny korytarz, czwórka i piątka. Fuck! Piętro. Wcześniej nie mogliście przyjść. Żołnierze idą, a ja nie mam pojęcia jak stąd wyjść. Ja już chyba jakoś idę. Kuźwa, jak są pancerzeni! Cały magazynek w nich poszedł. Dobra, bez przycelowania, ale jednak. Patrzcie, jakie tanki zasrane. Na poprzednich żołnierzy starczało mi, nie wiem, 5 nabojów wyrzucić. Może uda mi się przemknąć? Kuźwa! Udało się. A to jest powinność! To nie są żołnierze, to jest powinność. Już mnie zdradzili? Znaczy, wiem, że mnie oni... Czekaj, nie. Ja chcę go przeszukać, ja chcę do niego sięgnąć. A, on ma chyba dobry karabin. A nie, on miał chujowy. Never mind, idziemy sobie stąd. I my już chyba zdradzeni jesteśmy przez powinność, ale chyba jeszcze nie. Z tego co jak każe, jeszcze nie powinniśmy być. Ponieważ jak już powiedziałem, że możemy wyjść, no to spoiler, sorry. Baza tu 034, jesteśmy tuż nad celem. Przyjąłem rozpocząć akcję. 032, czy mnie słyszysz? Jeszcze bandyci się pojawili. 032, przyjąłem. Oprócz tego porąbanego wojska, powinność, to jeszcze oni, no to zarąbiście. Zaznaczony. Wojskowi napadli na bazę bandytów. Wejście na wysypisko jest zablokowane. Ale jest taka stara droga na południe. Idź tamtędy, tylko uważaj. Powodzenia. No i czemu we mnie? Na razie mamy chyba wspólnego wroga, mniej więcej. I chuje możecie zrobić? Mordy no. Bądźmy poważni, kurde. Dawać wódę i bądźmy poważni. Kurde, jakoś idzie. Ja pierdzielę. Co? Jeszcze od pleców mnie jakiś bandyta zachodzi. Spierdzielaj. Ej, światełko widzę, on jest za rogiem. Granatem go spróbuję wywabić. Ale kolejny przyszedł. Kurde, jestem trochę ranny. Dużo tych apteczek pójdzie i amunicji. A ziomków. Już typo z postala bym nie wyśmiał kilka razy. A dobra, ja pierdzielę, jakoś tutaj poszło. Jeszcze nie, bo jeszcze strzały słyszę. Oczywiście, a nawet wojskowy mnie zaszedł od tyłu. O, proszę bardzo. Chyba wszyscy wystrzelani, więc została nam ta droga na południe. Chcę nie wiem, gdzie ona poprowadzi.
Nie wiem, sobie, gdzie idziemy. Nie wiem, kiedy będą zombiaki. Nie wiem, czy to powinność, czy w powinności możemy się pokazać. Kto nas będzie śledził? Nie, poleciał sobie. Ach, żołnierze jeszcze dalej na moście. Ale widać, że na tego żołnierza rzucają się te stwory. To są jakieś stwory. Tego na razie pozwólmy im się wystrzelać tak bardzo, jak to możliwe. A później się tym z nim zajmiemy, bo on pewnie rozstrzela te stworki. Bo w okolicy, przynajmniej drogę będziemy mieli wolną. A ta droga, tak by the way, jest napromieniowana. Ciekawe, jak to ma lepszą celność. Ja. Oprócz tam tych dwóch żołnierzy, nie było jeszcze żadnego problemu. Te bestie mnie nie zaatakowały. Jesteśmy w nowej lokacji. Ciekawe, co tutaj może nas czekać. Widzę już anomalię przed nami. To jest tradycja. Czarnobylskich zwierzątek na razie nie widzę. Cześć, naznaczony. Miło widzieć, że ciągle żyjesz i miałeś czas tu zajrzeć. Wejdź do środka, kroi się coś ciekawego, o czym chciałbym pogadać. Okej, chyba jednak jesteśmy w tej pierwszej lokacji w ogóle. Jest to prawdopodobne. Tutaj widzimy pieski, ale chociaż jak da radę, to bym je ominął. Tak na serio. Bo tutaj tylko jest strata amunicji, tutaj nie ma żadnego expa, nie ma żadnych poziomów. Nie żadnych takich nagród, chyba jakiś drop w postaci ogona psa lub coś w tym stylu by było. Ale według mnie ten drop jest nieadekwatny do amunicji, którą na nich poświęcimy. A w takim razie po prostu idziemy, gdzie nam wskaźnik wskazuje, bo to jest aż 600 metrów. A czy tutaj jest to przejście? Tak, to jest to przejście kolejowe. Na razie jak te pieski, ale tam jest jedyne przejście, którym możemy przejść. Bo dlaczego? Bo tu jest po prostu siatka rozstawiona, mordercza siatka. Tutaj nie ma, ale zgaduję, że tutaj pewnie promieniowanie jest takie, że po prostu grana nie pozwoli przejść. Taka niewidzialna ściana. Dlatego musimy to po prostu obejść. I tyle. Widzicie, jakie fajne? A tych ludzi tutaj zarąbaliśmy masę temu. O, jacyś nowi się pojawili. Nowi wojskowi. Zarąbaliśmy ich masę temu. Szmat czasu temu, bardzo dawno. Mieliśmy wiele lokacji w międzyczasie. A oni te ciała cały czas leżą. Dobra, weźmy go, ustrzelmy, ziomka. Kurde, niezłe strzały obok. Faken. Jest ich jeszcze więcej, czy tylko jeden? Chyba tylko jeden. Fuck, zaciął się w takim momencie. Czy na lornetkę przyłączyłem zamiast przeładować? Że latarkę nie powiedziałem tym razem. Kurde, cały magazynek w korpus i ten pancerz ich jeszcze trzyma. Srany cheater. Kurde, udało się, ostatnim nabojem chyba go zdjąć. Myślę, że amunicja skończyła. Ten miałem farta, że on przeładowywał. Oni raczej, no zgaduję, że amunicji nie zostawiłem im żadnej. Pozwoliłem im zostawić, może jakieś tutaj skrzynki będą, coś w tym stylu. Z wodą, w sumie też dobrze. Gdzieś słychać strzały z wururki albo stalker albo bandyta. Trzeba drugą sławkę założyć. Tam słychać psy i tam słychać krzyki. Prawdopodobnie to się dzieje tam. Więc zajrzyjmy, chociaż nie... A tam był chyba ten nie. Tu był ten ziomek, któremu pomogliśmy, siedział później sobie w domku czy nie. Możliwe, widzę jednego trupa, ale jednego towarzysza. A, tam możliwe, tutaj była taka misja rzeczywiście. Nie wiem, czy właśnie psy zażarły, czy nie. No. Chyba jednak jego czas dobiegł końca. Dobra morda był. Apteczkę mu ofiarowałem. Ty wziął i umarł. O kurde. O kurde, co to jest? To był jakiś stwór, który ich napadł? Czy to był... To jest jakieś obgryzione ciało ziomka. Cholera, nieźle. Czekaj, się cykam tutaj. Co za stwór mi ich zaatakować? Czy to był takie bazowej lokacji? Czy jakieś odgłosy z lewej strony? Ale równie dobrze to może być jakiś po prostu zwierzę zwykłe, które wydaje tylko odgłosem, że ten dzik, czy coś w tym stylu Dorota Wellman. Rozejrzyjmy się na przykład, czy ja widzę coś nietypowego.
Te trzy spieseły. Tam trzy pewnie też staną. Nie no, mam nadzieję, że to nic niedobrego. Dobra, to była początkowa lokacja, czy nie? Bo ja się już pogubiłem. Mi się zdaje, że to była początkowa, a my idziemy gdzie indziej. Aż do innej lokacji w ogóle idziemy, do innego miejsca. Tutaj ostrzeliwują te psy. Poczekaj, ja bym ruszył jednak do początkowej lokacji. Ja jednak wrócę do tej pierwszej wioski, w której byliśmy, w której zaczynaliśmy. Jest, nie wkurwiaj mnie. Jeszcze z nimi mam się użerać znowu. Dało mi się ich ominąć wcześniej. Dobra, na razie ich ostrzelajmy. Wrócę do tej pierwszej wiochy, bo mam tam chyba kilka questów do oddania ziomkowi, gdzie już poszedłem w cholerę i po prostu ich nie oddałem później. To meduzę chcę się w końcu z nią prostać i troszkę zwolnić sobie obciążenie, opylając właśnie niepotrzebne rzeczy, które zbieram tylko, żeby sprzedać, no chociażby te artefakty. Poza tym bardzo mnie ciekawi, czy w tej wiosce pierwszej ostali się jeszcze jacyś stalkerzy. No bo jak pamiętacie, czystkę tam zrobiliśmy przez przypadek wojny gangów w pierwszym odcinku. I ja chcę po prostu zobaczyć, czy co z tego po prostu zostało. Miejscowa, w której kiedyś, tą pierwszej misji praktycznie, pomogliśmy stalkerom, została zaatakowana przez bandytów ponownie. Postarajmy się uratować tamtych stalkerów. Że oni będą nachodzeni nieskończoność przez bandytów, tak na serio. No nie wszyscy stalkerzy chyba padli. Widać, że bandyci troszkę się zadomowili. Jeszcze wojskowi są tutaj. Co jest, kuźwa, za mieszanka? Tam widzę dwóch stalkerów. Bandyci tutaj już byli. Jeszcze wojskowy z dupy się pojawił. No już ja pierdzielę, no. Tutaj stalkerzy chodzą, widzę. No ale... Ziomków wszystkich nie udało się uratować, ale trzech żyje. Spoko. Dawaj, mordo, nie pierdolisz, że jesteś poobijany. Dobra, mordy uratowane. Stalkerzy jacyś żyją. Więc to oznacza, że w okolicy nie jest aż tak źle. Ale już zobaczmy bazę, czy tam stoi nawet dwóch, trzech stalkerów. Przynajmniej troszkę się pojawiło. Ponieważ to mnie ciekawi, muszę przyznać. Tu jeszcze spotkamy patrol wojskowych. Ponieważ mamy duże szczęście na znajdowanie patroli wojskowych. Plus tą pierwszą bazę wojskowych, może oczyścimy sobie, co była wtedy. I te patrole powinny się skończyć. Będziemy miał odcinek na samym początku, tak na serio. Ale tam byłoby zbyt dużo pierdzielenia się ze strzelaniem z pistoletu na odległość i nie miałem po prostu ochoty. A tak, jak teraz sobie... Teraz sobie podjedziemy z karabinkiem, z lepszą zbroją, która jednak już jest w opłakanym stanie. Jak widzicie, po prawym dolnym rogu na niebiesko pasek. No, po prostu przyjdziemy z artefaktami. No to troszkę nam powinno łatwiej pójść. Okej, jacyś stalkerzy są. Ale liczba stalkerów się nie zmieniła. Ciała wojskowych nadal tutaj leżą. To jest też plus, co prawda, i minus. Plus jest taki, jakbyśmy byli na jakichś pustkowiach i tak dalej. To wtedy jest okej, leżą. Czy jakby jakieś pieseły się do nich zleciały, czy coś. Ale minus tutaj jest taki, że po cholerę i martwe ciała, które od kilku Ej, dni już leżą. nawrócony, chodź tutaj raz, dwa. Musimy pogadać. O co ci chodzi? Pał na mnie fanatyk i pod nieobecność wilka jestem tu dowódcą. Od kilku najemników padło tu wczoraj. Twarde bydlaki, możesz mi wierzyć, przyszli sobie i zaczęli stawiać ostre żądania. Macie ten dzień, żeby opuścić obóz, to będzie nasza nowa baza. I nocy wrócę, jak się domyślę, że nie do zbyt rozmowy. No i co zamierzasz zrobić? Bronimy zasadzkę, bo frontalny atak to byłby pewnie nasz koniec. Mają sprzęt bojowy i tak dalej. No i jeszcze są przeszkoleni taktycznie, także w głowie się nie mieści. A u nas same dzieciaki, więc postanowiliśmy ukryć się w domach. Wyglądało na to, że odeszliśmy i jak przyjdzie właściwy moment, zaatakujemy. Takiego żołnierza jak ty właśnie teraz nam trzeba. Po wszystkim byśmy ci odpowiednio podziękowali. Wiesz, że dotrzymujemy słowa. Co ty na to? Pomożesz nam? Okej. Jeszcze czasu poświęcimy na przygotowania do walki o to, jakie mamy plan. Najbardziej beznadziejnych kotów schowamy w domach i piwnicach. Zabronimy im się stamtąd ruszać, bo inaczej mogą swoich pozażynać.
ty, ja i kilku dobrych strzelców zajmiemy najlepsze pozycje, żeby mieć oko na cały teren wokół ogniska. Jak tylko się zbliżą do ogniska, ostrzelamy ich ze wszystkich stron. Dojdą od strony mostu. Nie sądzę, że trzeba będzie długo czekać. Znajdź sobie kryjówkę z dobrym widokiem, czekaj na mój sygnał, rozejrzyj się, ale pamiętaj, na otwartym terenie nie masz już wielkich szans. Okej. Okay. Czy ta ikonka to jest to, że jestem głodny? Nie mam jedzenia. To jest żarcie serio? Gdzie może być ognisko? Napiszmy na razie, bo ja nie wiem, czy zdążę pójść do Ormana coś zjeść. Wiedziałem, że ta jest głód, o kuźwa. Słuchaj, mordo, noszę tą zasraną meduzę. A cały czas. W porządku. Żeby komuś. Miał więcej, to wpadł. Żeby komuś oddać tego zasranego questa. Znajdź kotlet, dostarcz klientowi obiecany przedmiot. A co z tą zasraną meduzą? Czyż odniosłem? A kij wie, no to. Słuchaj, ty Sidorowicz. Bierz tą meduzę ode mnie w cholerę. Ja nic więcej na oczy widać, żadnej meduzy, bo nie jestem już wkurzony już. Od początku gry miałem z tyłu głowy to zasraną meduzę i chuj. Nie mogę nic naprawić kombinezoną w żaden sposób, to mnie troszkę boli. Ale mamy w końcu chlebek. I słychać strzały 1-10. To jest ten atak. Zasadzka. Tak, to jest ta zasadzka. Kurde, takie ciołki. Patrz, co ja z nimi robię. Nie ma, no kurde, dwóch jest teraz. Zawsze jest ich dwóch. Uczeń i mistrz. Zadanie nie powiodło się. Kurde, ziomek, który zlecał questa, zdechł. Szkoda. Zrobimy jeszcze raz. Ale się najadłem chlebkiem. Udało się, zarąbiście. Teraz nasz zleceniodawca nie zdechł. Jest dobra. Dobre info teraz. No troszkę pozdychało, bo ja zapomniałem. Czy ten, zapomniałem. No po prostu chlebek zjadłem sobie w międzyczasie. Ale. Był dobry chlebek. A co, mordo? Mużyk, ty oruże, to spriać. A prawie jest ciebie killer nalaczony. Nie chciałbym stanąć ci na głowie, na stronie. Nigdy. Zarąbiście. 2500 hajsu. Świetnie, to na razie. Ja pozbieram sobie lód i lecę dalej. No ale dla nich czyścimy, powiedzmy, ten obóz wojskowych i tyle. Zastanawiam się, czy byliby w stanie tego barmana zabić. Chyba już mówiłem kiedyś, tak zastanawiałem się. Dziwne, ale tak na serio tutaj w tym wojskowym obozie nikogo nie widzę. Nigdzie. Latarka mi też nie wyświetla. A przynajmniej na strażach powinny stać. Chyba, że to jest. Oni się tutaj nie respią tak na serio. Tylko był limit żołnierzy. I oni wychodząc tak dalej. Po prostu. Wybili się wszyscy. Czy wybili? No my ich wybiliśmy. Wcześniej za pomocą stalkerów i tak dalej. Tylko jeden typo cały czas drze japę. O kurde, jednak ktoś jest tutaj. Jednak ten jeden ziomek, pilnujący po sterunku do śmierci. Został jednak. Okidoki. No ale... padł bardzo szybko. Nie ma zbyt dobrego refleksu. Najważniejsze jest stąd to, skąd to drze pizda. Gdzie jest tutaj jakieś radio? Od tego co kojarzę, można było je zniszczyć. O kurde, 5 niebieskich apteczek. Opatrunki, te antyradiacyjne. O kuźwa. No miejsca już nie mam niestety. O kurde, jakie fajne. Jest telewizja. I na telewizji są pokazane jakaś akcja stalkera. Ale z trzeciej osoby stalker, o kurde. A możemy to zniszczyć, więc nie ma co. Nie ma co marnować biednych, cennych zasobów. Komputera. Kurde, nie mam jak się ruszyć, no. No dobra, no dobrze, szukany posterunek. Mamy jedną dobrą pewność, że nie ma żadnych wojskowych, którzy będą tutaj przychodzić cały czas na patrole. No chyba, że będą. Bo jednak jest szansa, że wojsko cały czas będzie dosyłać ludzi tutaj. I ten ziomek będzie mi jeszcze dar tutaj mordę na pizdę na obok ucha przez całą drogę.
A trzeba mieć do kryjówki stalkerów. Mam chyba jakieś dokumenty do oddania temu ziomkowi od baru. To oddamy. I chyba powoli będziemy kończyć odcinek. Przepraszam, że ewentualnie ten jest krótszy. Z tego powodu, no jak mówiłem na początku, ten debil po prostu wiercił mi nad uchem. I nie byłem w stanie tego nagrać rano, a powiedzmy wieczór już powoli dobiega końca. No i wypadałoby nie drzeć mordy, jak już wrzucę, no kłaść się spać. W takim razie, no po prostu zaraz to zakończymy. Kurde, ten ziomek praktycznie zdycha tutaj. I nikt inny nie podejdzie mu pomóc. Niestety to są takie małe drobnostki, które sprawiają, że świat, no przestajesz jednak widzieć ten świat jako taki prawdziwy świat. No szkoda, no, ale to tak czy tak, a jest dobrze dopracowany. O, to jakiś ziomek się tutaj pamięta. A i jest dobrze dopracowane, jeżeli chodzi o... Sam chowa broń, co nie? Tak, żeby go po prostu nie zastrzelić, skubańcy przewidzieli to. Jest dobrze zorganizowana, jeżeli chodzi o... Nie, to nie do niego było. O pojedynki, o walki. To akurat mi się podoba tutaj. Ja takie coś jest, 15 jest tylko warte, to jest 225. A to 15. Kurczę, nie mam mu nic do sprzedania. Apteczek mam dużo. Karma dla psów jest więcej warta. Śmieciu. Byś się wyjebał. Dobra. W takim razie ruszamy dalej. Jeszcze troszkę tutaj rozegram, żeby po prostu podejść. Ale jeżeli nic ciekawego się nie wydarzy, to po prostu pójdziemy mniej więcej do punktu, gdzie mieliśmy dojść. I ewentualnie oddam jakiegoś tego questa. I to tyle byłoby na dzisiaj ewentualnie. Więc idziemy. Kurde, i znowu w tym przejściu tak z dupy pojawił się ten wojskowy. No cóż, trzeba go kropnąć. Ale się troszkę zbagował, albo ja w niego nie trafiam po prostu i nie reaguję na to. Ale no trzeba wykluczyć, że się nie rusza. Chciałem go pozbyć całkowicie. Okej. Ale troszkę zabawnie było. Ciekawe, tam na tym przejściu. To idzie ze sobą strzela. Jest stalkerów, trzech ziomków. Ale jest tam też jakiś wróg. Nie wiem, czy to jest jakaś bestia, którą po prostu próbują strzelać. Czy jest to jednak jakiś żołnierz na przykład? Zobaczmy, no pomóżmy naszym ziomkom oczywiście. Padł. Wiesz, tutaj to jest stary trup? Nie, on nie jest stary. Dobra, padł wojskowy. Jeszcze nie chcę przychodzić. Czego zlutować? Dodaj, może porządnego mieć, proszę. Oczywiście amunicję, ona zawsze jest na propsie. Niestety tutaj stalker padł, nie zdążyliśmy mu pomóc. Czekaj. Ten zarąbał tamtego żołnierza, a później położył się ranny. Nie no, ale to są częściowo logiczne nawet. Ponieważ, no jednak... Jednak, kurde... Ta. Nie amfetamina, kuźwa, jak to się nazywało, to co tam podburza człowieka i człowiek nie czuje bólu przez jakiś czas. Słuchajcie, on właśnie zdycha obok was. Nie, on co leży, okej. Kurde, jak to się nazywało, zapomniałem, never mind. Teraz sobie przejdźmy na drugą stronę i myślę, że w tym momencie powiem wam do zobaczenia w kolejnym odcinku już pojutrze. Przepraszam, że krótki. No, tradycyjnie jutro postaram się, żeby był dłuższy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa! Oh, fuck! Dobra, na razie, cześć, pa!